No i właśnie, to chyba było zamierzone, by zrobić trochę zamieszania. Jest gol naszej reprezentacji. 58. minuta meczu. No trochę faktycznie zamieszały tutaj dziewczyny z prawej strony boiska. Dobre dośrodkowanie, mamy kontaktowego gola. Małgorzata Mesjasz, to jest ta dziewczyna, która fantastycznie... 13 bramek, mówiłaś poprzednio. Fantastycznie potrafi się w takich sytuacjach znaleźć, zachować. Świetnie gra głową, potwierdza to właśnie przy tym dośrodkowaniu Natalii Chudzik. Idealnie wyszła do tego podania i Barbara absolutnie bez szansy przy tym strzale Małgorzaty Mesjasz. 58. minuta meczu. Małgorzata Mesjasz przywraca nam nadzieję, że w tym meczu nie wszystko stracone, że wcale nie muszą nasze piłkarki przegrać z reprezentacją Brazylii.